Cześć, dzisiaj mam dla Was DeckTech Black White Tokens, czyli talii, która jest jakby nawiązaniem do tego, co ostatnio Wam pokazywałem podczas openingu Event Decku. Będzie to też troszkę inaczej prowadzony DeckTech, no ponieważ będę go prowadził tak bardziej na żywca. Nie będzie to aż tak wyreżyserowane, jak dotąd miało miejsce. Być może będzie mniej profesjonalnie, ale myślę, że w ten sposób będzie też bardziej ciekawy. Czyli tak jak wspominałem, talia jest rozwinięciem Black White Tokens Event Decku i starałem się znaleźć taki odpowiednik, żeby jak najmniej do niego trzeba było dołożyć pieniędzy, a żeby był grywalny. No i też mi się taki udało znaleźć i zaraz Wam go pokażę. Co jeszcze warto było powiedzieć? Myślę, że jeżeli chodzi o mana base, to możemy tutaj po prostu troszkę poskąpić. Ja Wam pokażę tę konwersję, jak ma być. Natomiast myślę, że jakiekolwiek landy, które wchodzą tapowane, dają określony typ many lub jakikolwiek typ many, na przykład takie jak z Mana Confluence, będzie tutaj ok. Warto też podkreślić, że zapowiedziałem jest to dodatek powrót do Zendikaru, tak więc prawdopodobnie zobaczymy stare fecze i te również spadną na cenie w porównaniu do tego, ile teraz stoją. Tak więc możecie teraz dać sobie jakieś tam zamiast tego inne karty, jeżeli ich nie macie jeszcze tych feczy, a po prostu przeczekać jeszcze tę chwilkę, kilka miesięcy i już będzie potem bardziej dostępne do te karty. No ale przejdźmy do talii, oczywiście składa się z 60 kart. Sideboard sobie pominiemy, bo myślę, że każdy dopasuje sideboard pod swoje okoliczne metagame. Mam w tej talii aż dwie kreaturki. Mówię aż, bo widziałem takie spisy, gdzie nie było w ogóle kreaturek, były same instanty, sorcery i wspomagacze. No ale do nich, czyli mamy Hero Bladehold na dwóch sztukach. Jest to stworek za 4 many, czyli dość dużo jak w tej talii. Ma Battlecry. Battlecry sprawia, że gdy ta pani atakuje, daje nam naszym stworkom plus 1-0 do końca tury. Tak więc nagle wszystkie stwory stają się dużo silniejsze, a zazwyczaj tych stworków tokenów mamy już dość sporo. Dodatkowo, pomijając fakt, że ona sama jest 3-4, to gdy atakuje, kładzie 2 tokeny 1-1, które atakują razem z nią. Więc te stworki nie będą 1-1, tylko dzięki Battlecry będą 2-1. Innymi słowy, jeżeli nie zostanie zablokowana, to sama z siebie zda 3, 4, 5, 6, 7 damage'u. Czyli dość sporo, a zazwyczaj mamy jakiegoś wspomagacza od tokenów, na przykład Intervene Virtue. Pewnie źle to wymówiłem, ale puszczę Wam obrazek. Najważniejszą częścią tego deku są jednak instanty i sorcery, ponieważ to one generują nam tokeny. Tak jak mówiłem, ta talia jest taką najbardziej odpowiadającą event deckowi, więc nic dziwnego, że mamy tutaj komplet Rise the Alarm, który stawia 2 tokeny 1-1. Tak jak już wspominałem, w tej talii chodzi o to, żeby mieć dużo ludzików, dużo jakichkolwiek tokenów i je wzmocnić i wygrać nimi, a 2 tokeny za 2 many są ok. Do tego instant, więc można przeciwnika zaskoczyć. Mamy też 4 Path to Exile, czyli chyba najlepszy biały removal w formacie, jaki istnieje. Zabije praktycznie wszystko, no ale pozwoli za to przeciwnikowi poszukać karty, więc zaleca się, żeby grać to w turze przeciwnika, ponieważ nie chcemy, żeby zaczynał z dodatkową maną odtapowaną. Zalus Persecution jest kartą, która stanowi zarówno finisher, bo wspomagacz kreatury daje plus 1 plus 1, ale też nierzadko może być removalem, na przykład na tokeny, które robi Young Pyromancer, czy może być też zabijaczem naszego Snapcaster Mage'a, którego nie do końca lubimy. Secure the Wastes jest kartą dość nową i gram tutaj na jednej sztuce. Za jedną białą manę oraz X kładziemy na swoim polu taką ilość stworków, ile wynosił X. Są to tokeny 1-1. Czyli jeżeli mamy dużo many, bo mieliśmy na przykład flut, to ta karta jest w stanie czasem nas jakoś z tego wybronić. Dodatkowo jest to instant, więc nagle z niczego możemy mieć mnóstwo kreatur, które po tapowaniu się będą mogły już atakować. No i Dismember, czyli rowal, który może być zagrany nawet za 1 i zdaje minus 5, minus 5 kreaturze, więc raczej zabija Rhino, zabija często Goyfa, zabija praktycznie wszystko. Przejdźmy do Sorcery, które stanowią drugie, można powiedzieć, serce tej talii. I zaczynamy od Spectral Procession, czyli od karty, która kosztuje 3 białe, lub można ten koszt rozłożyć na bezkolorową manę, która w ten sposób podwaja jej koszt w pewnym sensie. Wiecie, o co chodzi. Mogę na przykład zapłacić 2 białe many i dopłacić 2 many bezkolorowe, ale mogę zapłacić po prostu 3 białe many i tak zazwyczaj chcemy robić, dlatego jest to też powód, żeby starać się zagrywać
pierwszych trzech turach białe lądy. Ta karta jest wyjątkowo silna, ponieważ stawia nam aż 3 tokeny z flying na pole gry, co przy obecności wspomagaczy daje nam zazwyczaj 6 siły, a czasem nawet więcej. Myślę, że jednak najważniejszą kartą w tej całej talii jest Lingering Souls, które oprócz tego, że daje nam tokeny i można je flashbackować, stawić kolejne tokeny, czyli aż 4 tokeny z jednej karty, to jest świetną opcją na radzenie sobie z kartami takimi jak Liliana of the Veil, która zmusza nas do discardowania karty, co zazwyczaj nas boli, ale w tym wypadku możemy po prostu zdiscardować Lingering Souls i odpalić z flashbacka taniej. Mamy też oczywiście pakiet discardu, w tym wypadku jest to 3 razy Inkwizycja Kozilka oraz 2 razy Foxys. Obie karty w gruncie rzeczy robią to samo, z tym, że Inkwizycja Kozylka jest bardziej ograniczona, natomiast nie kosztuje nas 2 punktów życia. A z życiem była czasem u nas dość krucho, no i dlatego też gramy pewną kartę, o której zaraz wam opowiem. Kartą, która wydaje się być chyba najdroższą z całego tego deku, jest Bitter Blossom, gdzie gra się go tutaj na 2 sztukach. Widziałem też talie, gdzie grały na 4 sztukach. Jest to enchantment, który sprawia, że na początku naszego upkeepu tracimy 1 punkt życia oraz stawiamy jedną wróżkę tokena z flying na polu gry. Dlaczego ta karta jest taka potężna? No przede wszystkim dlatego, że jest to stały dostęp do tokenu, który jest tak nam bardzo potrzebny. Nawet gdy przeciwnik wyczyści na stół, to wciąż będziemy mogli włożyć na jedną wróżkę, która zazwyczaj będzie wzmocniona Intambing Virtue i będzie 2 na 1 zamiast 1 na 1. Do tego będzie miała Vigilance. No i skoro o tej karcie mowa, to przejdźmy do niej. I ja teraz muszę się spiąć, bo ta nazwa nigdy nie przechodziła mi przez gardło. Uwaga! Intangible Virtue. Ogólnie jest to karta, która wzmacnia nasze tokeny, daje im plus 1, 0 oraz Vigilance. No to jest enchantment, więc będzie cały czas na polu i stale będzie wzmacniała nasze karty. I tak naprawdę to samo z siebie nierzadko wystarczy, by nam wygrać grę, jeżeli mamy dobrze ustawiony stół. Bo na przykład takie Spectral Procession sprawia, że mamy już 6 siły na stole. Lingering Souls daje nam w sumie 4 tokeny, więc 4 razy 2 to jest 8 siły na stole. No i teraz ta karta, którą uznałem za wyjątkową, ale naprawdę jest przydatna, bo testowałem i widzę, jak jest potężna w tej talii. Jest to Sorin Solemn Visitor. Niektórzy z was mogą być zaskoczeni, bo nie grałem tutaj w tej talii Sorinem, Lordem Innistradu. No jest to dość jasne dlaczego. On został na jednym loyalty. Oczywiście dawał nam emblem, który wzmacniał na stałe nasze stworki, ale nasz Sorin Solemn Visitor po pierwsze wzmacnia samego siebie, wzmacniając jednocześnie nasze stworki, a po drugie, gdy ma 5 loyalty od razu na starcie, to jest naprawdę ciężko zdjąć od tak. Dlatego gramy go na 3 sztukach. Jeżeli chodzi o landy, tak jak mówiłem, jest to wersja taka odpowiednia tutaj, natomiast można jakoś zbudżetować, nawet korzystając z tego, co oferuje nam sam Modern Event Deck. Po prostu je wam tylko przedstawię, landy wiadomo co robią, jest tylko jeden, który wymaga jakiegoś większego mówienia i też to zrobię. Czyli jeżeli chodzi o landy, mam ich 24, jest to Fated Heath, jest również Snow Covered Plains, który jest chyba tak tylko tutaj, żeby był, bo równie dobrze może to być zwykły Plains. Mam również Swampa, Caves of Kolios na 2 sztukach, dwie Godless Shrine, tylko 2, ponieważ mam Basiki i one też mogą być szukane z feczów. Z feczy? Nieważne. W każdym razie nie chcemy tracić zbyt dużo życia, dlatego gramy również Sorinem, żeby to życie odzyskiwać. Tak naprawdę czasem gra lubi się przeciągnąć i życie w tym wypadku mamy zazwyczaj dość kruche i musimy je po prostu jakoś odzyskiwać. Mamy też komplet Isolated Chapel. Jest to chyba dość jasne, nie widzę powodu, żeby to tłumaczyć. Ląd, który wchodzi odtapowany zazwyczaj i daje nam całą manę, jakiej potrzebujemy, jest spoko. Mamy też 4 plainsy i karty, które ich szukają, czyli Marshland w komplecie. I tak jak mówiłem, tutaj warto zaczekać sobie na wyjście z Nikaru, bo raczej wydrukują te lądy, bo jeżeli nie tam, to gdzie? No i oczywiście Windswept Heath również na 4 sztukach. To samo co Marshflats, z tym, że te karty już są teraz dość dostępne w cenach, więc najlepiej sobie kupić teraz, bo one pójdą jedynie w górę. Pojedynczą kartą, którą chciałbym omówić dokładniej, jest Vault of the Archangel. Crystal Land, który daje nam bezkolorową manę. No, czyli nic specjalnego, ale za to za 4 many i tapnięcie daje naszym kreaturom Lifelink i Death Touch. Jest to aktywowalna zdolność, więc możemy je używać zarówno turze naszej, jak i ponenta. W naszej wiadomo, że wzmocni to nasze kreatury, o tyle, że będą mogły odzyskać na znowu życie, to o czym mówiłem, chcemy to robić, ale fakt, że jest Death Touch, po pierwsze sprawi, że nie będą chętnie blokowane, bo nie chcę tracić swoich cennych kreatur w modernie, no a po drugie będą stanowiły świetnych blokerów w turze oponenta, ponieważ możemy to również użyć w jego
tak powiedziałem, kombacie podczas blokowania. No i to chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. Tak jak mówiłem, sideboard nie będę wam pokazywał, bo myślę, że sideboard każdy robi taki, na jakiego stać, albo taki, jaki po prostu odpowiada jego metagame. To nawet jest chyba mądrzejsze stwierdzenie niż to, jeżeli chodzi o pieniądze. Zachęcam was również do obejrzenia mojego materiału, w którym pokazuję, jak Modern Event Deck radzi sobie ze zwykłymi deckami z Moderna. Ku mojemu zaskoczeniu radził sobie dość dobrze i jestem pewien, że można go sobie spokojnie kupić i rozbudować ten sposób, jak jest tutaj pokazany, i będzie to świetna zabawa. Najważniejsze jest to, że ta talia nie jest jakaś skomplikowana i nie trzeba się nad nią specjalnie zastanawiać. Wymaga naprawdę niewiele takiego myślenia związanego z taktyką. Tutaj wystarczy odpowiedniej kolejności zagrywać karty i powinno być w miarę ok. Oczywiście na dłuższą metę musicie nauczyć się zagrywania kart odpowiednich do przeciwnika, ale na początku myślę, że wystawienie mnóstwa tokenów, wzmocnienie ich i zaatakowanie, zredukowanie punktów z życia do zera przeciwnika zazwyczaj będzie wystarczyło. Mam nadzieję, że feeling wam się podobał, a jeżeli tak, to nie zapomnijcie zasubskrybować ten kanał oraz polubić go na Facebooku. Będziecie wtedy na bieżąco nie tylko z filmami, które publikuję, ale również ze wszystkimi fajnymi materiałami, które rzucam na Face'a. Do usłyszenia! Cześć!